Siemano, siemano, witam serdecznie, cześć i czołem każdego widza. Tutaj, prawda, na moim kanale, jest ze mną dzisiaj, prawda, Siema. Witam. Siema, witam serdecznie. Siema, elu. Jak ten, teraz tak, uwaga, leciutki tylko spoiler, widzowie, żebyście zobaczyli, co się działo u Dave'a na kanale, ponieważ u niego już wleciał materiał, więc zobaczcie, kto jeszcze nie widział, prawda, tam pyk, taka rzecz była budowana, wbicie, zobaczcie, jak nam to wszystko wyszło i dlaczego takie rzeczy zrobiliśmy, ponieważ na Palionowie dzieją się teraz, prawda, wielkie, ale to wielkie i potężne zmiany, dzięki którym będziemy mogli posunąć się o krok do przodu i z ery kamienia łupanego wejść w erę brązu. Więc dokładnie. Co? Więc ja w tym momencie zabrałem dzisiaj Dave'a na odcinek, ponieważ jest mi potrzebny on do dwóch rzeczy, a mianowicie do pierwszej, to stary, ja chcę, żebyś, prawda, zerknął na te domki, które tu powstały i swoją, prawda, rzetelną opinię na temat tych domków wyraził. Tutaj to jest kowal, tak? Kowal, tak jest, to jest kowal, to jest miejsce, w którym on musi, prawda, pracować. Tu jest, prawda, taki... Do villagerów. Dla mieszkania, prawda, no, warunki nie, że tak powiem, nie hotel pięciogwiazdkowy, ale tu się pracuje, a nie odpoczywa. Więc wiadomo, o co nie, chodzi. Nie, to ładne, kowal ładny, no. Fajne takie, nie? Jakby tutaj jest plan jeszcze taki, mam, bo tutaj to jest taki deal, taki brzydki deal. Więc tutaj chcę zrobić takie coś, że będzie taki jakby w głąb, taka jakby otwarta przestrzeń, że tu też z drugiej strony będzie jakby kontynuacja tego kowala w drugą stronę i tu będzie na przykład jakaś taka lawa, będą tutaj piece i inne takie rzeczy, nie? Aha. No, a wyobraziłem sobie teraz to i to będzie wyglądać epicko. No właśnie, bo już wcześniej musi być ta wnęka, wcześniej mówiłem, że ona tak będzie szła, nie? Wiesz, taka dziura jakby, taki jakby, taka jaskinia trochę jakby. Coś w tym stylu, nie? I coś tutaj tak to będzie wyglądało. I tutaj może polecieć na przykład płotek, nie? Który to trzyma tak jakby, tak wizualnie. Tak jest, i przez ten płotek... BUM! Beacon! Ta jest! I mamy rozwiązaną problem z beaconem, którego tutaj nie ma. Dobra, słuchaj, tutaj jest kolejna sprawa, czyli ten domek. Te domki się nie różnią, to są dwa identyczne domki zrobione, ale to też jest taki domek do mieszkania dla tych villagerów. Tutaj dałem im profesję, stary. Wiesz, co jest najgorsze? Dałem profesję tym wieśniakom, żeby tutaj, że tak powiem, sobie funkcjonowały. W ogóle widzowie też nie widzieliście jeszcze tego domku, więc to jest tak naprawdę wasza też reakcja na te domki. Ale jest, prawda, tutaj postawiłem takie rzeczy i uwaga, najśmieszniejsza rzecz na świecie. Ci villagerzy uznali, że oni nie będą pracować. No i powiedzieli, że nie, im się nie chce. No i oni się zebrali, patrz, poszli. Oni przebrali się za krowę i myślą, że ich nie widać. Ale patrz, wszyscy porzucili swoją robotę, a mieli, bo wszystkich dopilnowałem, żeby każdy miał profesję. Wszyscy ją rzucili i poszli do obory. Ale zobacz, ale niektórzy faceci to świnie. Niektórzy tak, no. No zobacz, bo sobie tam stoją w dwóch, klepią. To prawda. I tutaj prawda. Można byłoby powiedzieć, że się tak fajnie. Ale nie ma żadnego niewinnego baranka. No, dokładnie. Ej, wiesz, co trzeba zrobić? Po prostu trzeba zwiększyć tutaj te płotki. Stary, wiesz, co trzeba zrobić? Trzeba się tego pozbyć. Albo... To trzeba zrobić. Oj, to też, jak mnie pamięć nie myli, to Paweł powiedział, żebyś to usunął, więc my w tym momencie proponuję dokonać właśnie tego. Tylko wiesz, jaki jest problem, że ja totalnie nie mam pomysłu, gdzie to zbudować znowu i w jaki to sposób zbudować. Wiesz co, wydaje mi się, że i tak na tej wiosce tutaj, wiesz, jako na tym ich osiedlu, tym ich nowym Entrevias, prawda, zrobię dla nich taką oborę małą, więc jakby one będą miały dalej gdzie być, tylko póki co ja mam lepszy plan na to miejsce, w którym one w tym momencie są, więc trzeba się ich, prawda, kulturalnie pozbyć. Ale żeby to zrobić, potrzebujemy stare jakieś płotki, więc ja lecę szybko na chatę po płotki, żeby po prostu mieć je do czego zamknąć. Szybko je zamkniemy gdzieś w jakimś płotku i będzie... Cikalafon będzie. O kurczę, czekaj, bo ja tu mam masę cennych bloków na beacony. O nich zapomniałem już. Dobra. Czekaj, tu jest beacon, tu. Szybko, poczekaj, bo ja sobie odkładam rzeczy do skrzynki po twoim odcinku, to ja jestem obładowany. Ale ja też tak mam dużo strasznie rzeczy. Czekaj, zrobić... Kurczę, nie mam zwykłego drewna, żeby zrobić murki. Dobra, mam chyba... Ja nie mogę, stary, te beacony mi się tak podobają, teraz ta wioska nabiera tempa, nie? To prawda. Dobra, wiesz co, zrobię murki na razie z andezytu, bo mam go full. Dobra, niech jest git. Dobra, lecę tam do ciebie i zobaczymy, jak to tu będzie, że tak powiem, funkcjonowało. Dobra, lecę. I teraz tak, potrzebujemy siano, żeby te krowy zwabić. Okay, ale ja najpierw może zróbmy tutaj gdzieś jakieś pomieszczenie chwilowe dla nich. Wiesz co, zróbmy tak, czekaj, gdzie ja mogę je teraz, żeby je przetransportować na chwilę obecną. Dobra, tu jest miejsce. Właśnie, gdzie je dajesz? Czekaj, bo ja ciebie nie widzę teraz. Tutaj, koło fortuny jestem trochę na dół tutaj. Tak. Aha, okej, tutaj, dobra. Tutaj robię taką zatoczkę dla nich, więc możesz je wypuścić w sumie już je ja już, stary, mam pomysł, gdzie je dam i gdzie zbuduję to, co chcę zbudować. Tak? No dobra. No, spójrz tam.
Tam to będzie. Gdzie? Zdestruktuję ten drewniany domek. No bardzo dobrze, bo Steve to już no nie ma niestety. Więc... Ale Steve w tamtym domku i tak mieszkał, on zostanie na pamiątkę. A ten domek i tak w nim nie mieszkał i wiesz, był taki niepotrzebny. I tam właśnie można fajnie by było to umieścić, nie? Dobra. Farmę. No to idealny plan. To co, wab idzie tutaj? No oczywiście. Dobra, to idę po nie. Ja też. Weźmy najpierw chyba świnie, bo świnie lecą na marchewkę. Stary, ja je biorę wszystkie razem i tak się je później uda wyselekcjonować. Biorę krowy. Chodźcie. Dawaj. Chodźcie. Up, za mną. Chodźcie moi, prawda? Nie mają gdzieś mnie te świnie. O, dobra, git. No, albo to świnia jest. O kurczę, czekaj, bo my tu robimy. Idą. O kurczę, te krowy to one tu wszystkie nie pójdą za jednym razem. Aha, to na pewno nie. Co ty myślałeś? No to nie wiem, czy nie lepiej było zabrać dwóch i je rozmażać na nowo, a resztę wybić. Też tak można było. Mniej roboty w sumie, nie? A ile by jedzenia było? Oje! Byście se pojedli? Dobra, jest gotowe. Rawaga, nie płaczą. Teraz cyk, zbijemy to. Ej, czekaj, czy już wszystko zmieścimy w tym jednym? No na pewno. No dobra. Tak, będę ludzie. Słuchaj. Wiesz, tak jak mówisz, się ubiję, przyszedłem, nie? Sam, zabrałem cztery tylko, no. Tylko cztery? Reszta, pogubiłem je. Ale dobra, stary, robię to, co powiedziałem, kurde, wybijam je, bo to bez sensu, stary. Bo no one tam dawaj, się będą... no cztery stykną, no. No, to się tak na nowo rozmnoży. Tak, dokładnie, no. Na luzie. O kurde, ale tu się dzieje teraz cyrk. Ty, bo tu ich jest naprawdę dużo. Ja też tyle tych świń ubijam. Najgorsze jest to, że są też villagerzy, których nie chciałbym przypadkiem uderzyć. Ja też te wszystkie owce wybijam, ja owce nowe przyprowadzę. Tak, znaczy weź tam z dwie może. Nie wiem, czy tu gdzieś w okolicy widziałeś owce? Kurde... No w sumie. Ale czekaj, bo nie mam jedynie... Uderzyłem villagerów. Wiem, czy je przyprowadzę. Tu gdzieś miałem siano. Kurde, gdzie to jest? Dobra, udało mi się pokonać te krowy prawie wszystkie. Kurcze, no głupi villagerzy podchodzą mi pod celownik. Oni sami chcą, żebym ich bił. Więc uczujesz, stary. Więc uczujesz. Kurde, to jest jakiś koń w ogóle. Czyli to jest koń? Nie tego wiem. Konia to olej. Też wiem, czy on jest. Na mięso. Dobra, wybijam owce. Czy zabrałeś dwie stąd jakieś? Ja już zabieram, już powoli zabieram. Idę z nimi, czekaj. Do mnie, nie zabijaj już. Dobra. Bo ja wiem, że one wszystkie na pewno ze mną nie pójdą. Tak jest. Miałeś rację. Czy jakieś stracą, więc no właśnie, no. No i te, które były nie... O, i tu jest jedna... No i nie, teraz... Nie, zostaw trzy. No dobra. Zostaw. Wiem, którą chciałeś, ale zostaw. Nie, chciałem, no nie, nieważne. Dobra. Rozwalam to wszystko, co tutaj było. Okej, wlazły. Ej, krowy też idą w ogóle za sianem. No tak. Ja nie mogę, dobra. Nice. Ej, a w ogóle to też będzie niszczone, czy nie? To całe tutaj, no ja uważam, że będzie, ponieważ ja obok tutaj właśnie w tym miejscu chcę postawić coś, co będzie dokładnie tym samym. Ale będzie lepiej wyglądało, więc myślę, że to się po prostu podmieni, nie? Że tu będzie to drugie. Bo mam na to cudowny plan. Kurde, to za dużo zmian. Jak za dużo? Właśnie dobrze. Właśnie w tym momencie to jest, jakby to powiedzieć, złoty normalnie okres. Normalnie palię nowe V2. No normalnie, wiesz, normalnie, no mówię ci, nowe Entrevios. Może tak być. Dobra, cyk, zniszczone. Pyk. Dobra, jest. A ty nie wiesz, o co chodzi z nowym Entrevios, nie? Nie mam pojęcia, co to jest. Nie wiem. No Paweł będzie wiedział, bo on mi polecił taki serial ostatnio i on będzie wiedział. Nie, to ja nie wiem. Dobra, tych krzaków... Czekaj, czy ja je mogę Marcinem szybko zniszczyć? Tak. Może, rzeczywiście, Marcin to jest niezawodny człowiek. Kozak, on psuje wszystko. Tak, no i tu w tym miejscu powstanie, kurczę, fajna rzecz powstanie. Dobra, widzowie, my się zabierzemy za to budowanie, bo tutaj to naprawdę będzie trwało, myślę, całkiem sporo. Wytłumaczę Dawidowi, o co tu chodzi i zaraz wam pokażę, jaka tu powstanie rzecz, bo jeszcze dzisiaj chciałbym ją wybudować. Będzie się prezentowała, obiecuję, fantastycznie. Dobrze, widzowie, a więc powstało to, co miało powstać, wygląda cudownie. Ja się jaram mega tym palionowym teraz, bo patrzcie, tu powstało miejsce, w którym wieśniaki będą mogły pracować i tu będzie trzeba dać gościa z permisją, który będzie te wszystkie rzeczy, prawda, elegancko zbierał. I co mamy? Mamy siano, mamy drugi raz siano, tu mamy ziemniaki, tu mamy marchewki, no po prostu fantastycznie. I teraz tylko jedyne, co nam pozostało, to czekaj, muszę pójść po ten, jak to się nazywa, po tą, po to coś, co daje permisję tym wieśniakom na... A, to nie wiem, jak to się nazywa nawet. Ale wiem, o co ci chodzi. Jakoś kraftuje ten taki, kurczę, ten, kurde, to szambo takie. No, aha. Nie wiem, jak to się nazywa. Ale zaraz to znajdziemy, widzowie, zaraz to znajdziemy. To się chyba robiło ze slabów w ogóle, tak mi się kojarzy.
Więc zróbmy to, tak, pyk, okej, tu i teraz to się tak robiło? Dokładnie, jeny, co ja tu wymyśliłem, że ja na to wpadłem, to jest niesamowite. Dobra, weźmy to jeszcze, bo mi zostało trochę. A dobra, to nie są slaby, dobra, nieważne widzowie, przepraszam, jest lekko odklejony. Co ja tu wyczyniłem teraz? Dobra, tak, myk i tu zajmę jeszcze tak, będziemy mieli trzy, dobra, tyle starczy tych wieśniaków. Idziemy jej nadać permisję. Teraz widzowie, to jest najgorszy moment w całym odcinku. Bo ja wiem, ile się trzeba męczyć z tymi, prawda, koleżkami sympatycznymi i nie wierzę w to, że one tak szybko, fajnie, chętne permisje chycą. Więc czekajcie, gdzie by to im dać tutaj? Może dajmy to tu, po prostu w tym miejscu, pyk. Tu to będzie dobrze wyglądało jedno. Drugie dajmy może po prostu, pyk, pyk, pyk. To mogłeś po drugiej stronie też tak dać symetrycznie tu, nie? No, no to dam, no to dam. No w sumie niech wezmą tak permisję, no. I w sumie, no i trzeci dam gdzieś tutaj pomiędzy jeszcze jakiś, żeby był. O tu dam, bo tu jest tak, nie, z jednej strony jest skrzynka, z drugiej strony ich jest to. Dobra, o. Może inaczej, ja będę liczył no na to, że któryś tu przyjdzie i prędzej czy później chyci się roboty, te nie robi. Dobra i stary, dobra, to trzeba zrobić jeszcze na tym odcinku, bo nie wytrzymam. Detonację robimy tego, prawda, rozwalamy to. Wieśniaki już mają gdzie żyć, a jak mi tu będą przyłazić, to przecież nie wytrzymam. Ty masz Marcina, to możesz się zająć wełną. Ja rozwalę, ja wełnę, ja no. rozwalę te deski. I niszczymy to, bo tutaj te wieśniaki no nie będą żyły w takim czymś, no co to ma być? Każdy ma elegancki domek, tam są łóżka zrobione, jest gdzie leżeć, więc to nie, powstanie inne takie miejsce, takie, w którym będą wieśniaki, z którymi będzie można handlować, to będą takie OG wieśniaki, widzowie, więc spokojnie, to wszystko powstanie. Nie, stary, jaram się, po prostu tak jakbym na nowo Minecrafta poznawał, nie? Jakbym nigdy nie grał wcześniej. Ale ja też tak mam, teraz jak tak patrzę, kurde, jestem zajarany tym skokiem dwa, że mamy, nie? No. Ja nie wiem, ja całe inna życie granie, inna rozgrywka. No totalnie, nowy Minecraft. Nowy dobra, Minecraft. Marcin tutaj zdestruktował chyba całą wełnę, jaka jest. Pozostało jeszcze te troszkę. Bloki tylko. No i jak to już zniknie, tu jest znowu miejsce na nową budowlę. Ta nie była używana. No nie wiem, widzowie, dajcie znać, co sądzicie o tych, prawda, tutaj nowościach na Palienowie. No ja się cieszę, ja się cieszę. Ja się jest tego sporo, widzowie, tak jak naraz patrzycie, ale serio to oddasz z czasem. To będzie po prostu, tu jest manewr do nowych rzeczy. To prawda, do lepszych to prawda. Rzeczy. Do takich kozackich rzeczy, gdzie one się do nowych, prawda, możliwości, no. Tak zwanych. Tak, dokładnie. No i to prawda, zniszczyliśmy to całe, ale widzę, że nie tylko ja mam pełny ekwipunek. No ja nie mam gdzie tego dać, to no niech to zniknie, ja nie potrzebuję tych bloków, one są takie, wiesz. Ale te łóżka chociażby się przydało zabrać, bo byśmy mogli zamiast tych, tych. Można by było, no te łóżka gdzieś na villagerów wykorzystać, nie? I tak. Powodzenia w wzięciu samych łóżek, nie? Potrzebujesz, patrz, co się teraz będzie działo. A ja wiem, jak to chcesz zrobić, dobra, jedno łóżko sobie po prostu nie, bo one się nie stakują, no, po prostu odkładam tutaj większość rzeczy do tego i lecę. Po ile ja mam mięsa w ogóle, tam ile włożyłem, bo mam lutnik na mieczu i jak zabijałem te krowy, to... To zabijając kilka krów, tam jest takie zbiory są, że szok. Dobra, biorę to wszystko. Będę miał dzięki temu sporo łóżek. Tu trzeba dziurę zamurować, to jest jakaś dziura pod tym. Bęk. Tylko nie tak, nie mam dirta, ale to... Ja mam, no. Tu są jakieś krowy rzeczy, to... wezmę jeszcze, a co? Iś, o nie! Dobra, wyleciałem. Jest świetnie. No dobrze, widzowie, podsumowując, prawda, tutaj nasze dzisiejsze... O, jest! Chłop zabrał permisję! Super! Super, że jesteś takim, kurczę, uczynnym villagerem, który chciał, prawda, zrobić coś dla dobra, prawda, ogółu, a nie takim nierobem, co żyje na cudzych rzeczach. Jesteś super, kurczę. Ja muszę... Jak mi kiwnął głową! Taki zrobił takie, no co? No, drugi też ma permisję! Ten też ma. Nie, no to widzowie, to nawet villagerzy się wzięli do roboty, no niesamowite.